Witamy serdecznie w programie Pod Ostrzałem. Dzisiaj z nami Dawid Sołdecki. Ja nazywam się Tomasz Weryński i zadam pytania, które wy zadawaliście z kolei na Facebooku. Dawid, jesteś gotowy? Jestem gotowy, witam. No to zaczynamy. Roman Duś, największy dowcipniś w szatni. No to powiem tak szczerze, że Darek Jarecki ma taką ciętą ripostę, więc stawiam na Darka. I drugie pytanie Romana Duzia. Kim chciałbyś zostać, jakbyś nie był piłkarzem? No na pewno chciałbym pozostać przy sporcie. Myślę, że chciałbym zostać trenerem albo nawet menadżerem jakimś piłkarskim. Cypek Stasiak, ulubiony piłkarz z dzieciństwa. No to będę może mało oryginalny, ale to był Roberto Baggio. Oglądałem te pierwsze mistrzostwa, w których nie wykorzystał karnego. Wtedy nie było takich możliwości, żeby można było go oglądać czy coś w telewizji, ale miałem różne właśnie kasety, płyty, dostawałem gdzieś tam od rodziny. Moja mama też wyjeżdżała do Włoch, więc przywoziła mi te płyty z jego grą i właśnie te jego bramki, to wszystko. To był mój idol. Tomek Miłość zadał trudne pytanie, czy lubisz swoich fanów? Nie wiem, czy mam dużo tych fanów, ale jeżeli takich posiadam, no to lubię, bo wiadomo, to oni napędzają mnie do gry i wiadomo, chciałbym podziękować za to. Michał Szymkowiak, piłkarskie nazwisko. Czy jesteś świadomy tego, że macie kibiców w całej Polsce? Tak, jestem tego świadomy. Dostaję różne sygnały, nawet mam swoją rodzinę nad morzem. Oni mają znajomych, spotykają się, oglądają nasze mecze, więc też ich tam serdecznie pozdrawiam. Wejherowo, Bolszewo i oni zawsze trzymają za nas kciuki. Też zdarza mi się, jak jestem gdzieś poza Tarnowem, spotkać osoby, które mnie znają, jakieś ciepłym słowem wspomogą. Arkadiusz Skupień, to jest kandydat na chyba najbardziej oryginalne pytanie. Czy lubisz grać w warcaby? Szczerze powiem, że już bardzo dawno nie grałem, ale gdy byłem dzieckiem, to zdarzało mi się tam z tatem albo z młodszym bratem pograć w warcaby. No to jedziemy dalej. Krzysztof Szołek, jakie to uczucie zadebiutować w Ekstraklasie w wieku 17 lat? No na pewno to była jakaś wyjątkowa chwila, bo każdy jak trenuje, no to czeka, żeby zagrać w tej Ekstraklasie. No mi się to udało w wieku 17 lat, wiadomo. Byłem młodym chłopakiem, no to było bardzo miłe uczucie. Kamil Nowakowski, gdzie lubisz spędzać wakacje? No tak jak mówiłem, na pewno z rodziną, z żoną i z córeczką, ale najczęściej wyjeżdżamy właśnie nad Polskie Morze, tam mamy rodzinę i w ich gronie najlepiej się czujemy. I ten sam Kamil Nowakowski pyta również, jakie są twoje prywatne cele na ten sezon? Prywatne moje cele? Wiadomo, moje cele są takie, jak drużyna chce grać jak najlepiej. No i na pewno marzymy o tej pierwszej ósemce, no i będziemy się starać zrealizować ten cel. Bartosz Lasek zadał pytanie, jak się gra na ośrodku obrony z Pawłem Stanem? No na pewno Paweł to jest bardzo doświadczony zawodnik, dużo podpowiada, dużo pomaga, można się wiele od niego nauczyć, no i gra mi się dobrze, no widać to po tym, ile mamy punktów, że to przyjście Pawła nam dużo pomogło, no i wydaje mi się, że z meczu na mecz coraz lepiej to wygląda. I ten sam Bartosz Lasek zadał pytanie, gdybyś miał sobie dobrać dowolnego obrońcę na środek obrony, to kto by to był? Nie, no może tak, może nie będę dobierał do siebie, no ale jeżeli miałbym wybierać, no to na pewno chyba na ten moment najlepszym obrońcą będzie albo Boateng, ten z Bayernu Monachium, albo Sergio Ramos. Chyba to dwa najlepsze obrońcy na ten moment. Adrian Chmara, czy jeżeli miałbyś grać gdzieś za granicą, to w jakim państwie byś się czuł najlepiej? Nie wiem, moim ulubionym klubem jest Inter Mediolan, więc zawsze się chcę grać w tym ukochanym klubie, no i tak jak mówiłem, to chyba Liga Włoska, jeżeli miałbym sobie wybierać, no wiadomo, że to jest ciężki temat. Jakub Minor, czy zostaniesz na dłużej w Niecieczy? Czy zostanę? Na razie mam kontrakt do czerwca, zobaczymy jak będę się sprawował, jak będę wyglądał na boisku i zobaczymy jak będzie grała drużyna i to mi się wydaje, że od tego zależy. I drugie pytanie Kuby, kiedy Liga Mistrzów w Niecieczy? Kiedy Liga Mistrzów w Niecieczy? No nie wiem, mam nadzieję, że sponsor ma bardzo duże ambicje i może kiedyś tak właśnie trafi się taki sezon jak ten na przykład, że taki Piast może właśnie powalczyć o tą Ligę Mistrzów, więc nie jest nigdy wykluczone, że Niecieczanie Termalika nie zagra po prostu
w eliminacjach do Ligi Mistrzów, bo do samej Ligi Mistrzów, no to wiadomo, że jest jeszcze długa droga. Jaki klub z Twojej kariery jest najbardziej zorganizowany? Gdzie była największa dyscyplina? Pyta Basia Gajer. No tych klubów za dużo nie było, wiadomo, byłem w Łęcznej, w Jagiellonii i teraz w Termalice. Wydaje mi się, że wszystko zależy od trenera i od działaczy, wiadomo. Jeżeli trener trzyma twardą rękę nad drużyną i wiadomo, ta góra, prezesi nie pozwalają na za dużo, no to ten rygor jest. No, a jeżeli ktoś ma jakieś takie podejście luźniejsze do tego i pozwala na jakieś takie rzeczy, które nie powinny się dziać, no to wtedy ta atmosfera się psuje, no i nie ma wyników. No, my jesteśmy akurat taką grupą ludzi, która chce pracować, która ma jakieś tam swoje ambicje i cele i wydaje mi się, że na ten moment wszystko u nas gra w szatni i po prostu będzie coraz lepiej na boisku, a w ogóle w szatni i poza szatnią jest wszystko dobrze. A kto ma najwięcej do powiedzenia w szatni z zawodników? Kto ma najwięcej do powiedzenia? Myślę, że kapitan musi przekazywać te różne informacje, takie złe i dobre, ale Sebastian Nowak, no ci starsi zawodnicy, wiadomo, w każdym klubie ci starsi zawodnicy wiodą klub, no ale akurat u nas tak jest, że każdy może się odezwać i każdego zdanie będzie wysłuchane, jeżeli coś ma mądrego do powiedzenia. W którym dotychczasowym klubie z Twojej kariery panowała najlepsza piłkarska atmosfera? No wydaje mi się, że tutaj w Termalice, bo wiadomo, atmosferę robią wyniki. My zrobiliśmy bardzo dobry wynik w pierwszej lidze, zrobiliśmy awans, teraz gramy w Ekstraklasie, te wyniki też są dobre, no i na pewno ta atmosfera jest dobra u nas. Co miałbyś, jaki sukces byłby spełnieniem Twojej kariery, można powiedzieć? Jaki sukces? No wiadomo, piłkarskiej kariery, tak? No to wiadomo. Nie wiem, no każdy, jak jesteś w tej Ekstraklasie, no to chcesz zdobyć mistrzostwo, no i tak następnym moim celem by było zdobycie właśnie mistrzostwa. No i to by był taki mój na pewno jakiś tam spełnieniem, no bo grałem w pierwszej lidze, chciałem grać w Ekstraklasie, no to mi się udało. No to jak jesteś w tej Ekstraklasie, to musisz sobie wyznaczyć jakieś cele wyższe, no i ten najwyższy to jest mistrzostwo. No. Widziałbyś siebie za granicą w jakimś klubie? Bundesligi? Bundesligi? Nie, no już tak nie wybiegajmy tak może daleko, no ale wiadomo jeszcze w poprzednich sezonach tam miałem jakieś propozycje, no ale to nie była taka europejska czołówka, tylko wiadomo, jakieś tam kluby ze wschodu, tam była Białoruś, czy jeszcze tam, jeszcze jak wcześniej grałem w Węcznej, tam były jakieś zapytania tam z Grecji, no ale nie było teraz jakieś takie oferty, które bym jakoś, nie wiem, mogły pomóc w karierze, czy jakoś polepszyć życie, nie? Dlatego zostałem w Polsce. No to Dawid, dobrnąłeś do mety z pytaniami od widzów, to teraz nominuj do następnego zawodnika z Twojej drużyny, który będzie odpowiadał na pytania widzów. No to ja nominuję Darka Jareckiego. Powodzenia, Darek.